Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z byłym agentem CBA Tomaszem Kaczmarkiem, tak zwanym agentem Tomkiem, na temat afery wiedeńskiej, służb CBA i współpracy z Wąsikiem, Kamińskim i PiS-em. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. W latach 2006-2010 pełnił pan służbę w CBA. Jak wyglądała pana współpraca z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem? No, należy podkreślić, że w tamtym czasie byłem jednym z ich ulubieńców i najbardziej zaufanym funkcjonariuszem, który był delegowany do wykonywania na ich rzecz spraw, które były dla nich najważniejsze, najważniejsze z punktu widzenia politycznego. Brałem udział przecież w sprawie dotyczącej posłanki Platformy Obywatelskiej Beaty Sawickiej, czy domu w Kazimierzu Dolnym, który miał rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej państwa Kwaśniewskich, ale też brałem udział w sprawie, która była wymierzona w środowisko TVN-u i główną zainteresowaną była wtedy pani Weronika Marczuk. A właśnie, do tego też bym nawiązał, do tego, co pan powiedział. Biorąc pod uwagę, że był pan ich ulubieńcem, zadałbym to pytanie, dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo zostałem poddany indoktrynacji i tej związanej z wpajaniem takiej świadomości, że funkcjonariusze CBA w tamtym okresie byli tą ważniejszą grupą społeczną, porównywalną do legionów Piłsudskiego czy żołnierzy wyklętych, którzy walczą o to, aby Polska była wolna, niepodległa, uczciwa. Bardzo fajne hasła i rzeczywiście tym, którzy patriotyzm leży na sercu, jest na pierwszym miejscu, bardzo łatwo dali się zwieść tak naprawdę ukrytym intencjom tych ludzi, ponieważ ja osobiście nigdy nie wziąłem udziału w sprawie, która rzeczywiście miałaby zwalczać przestępczość korupcyjną, tylko niszczyłem ludzi, którzy byli dla PiS-u, dla Kamińskiego, dla Wąsika po prostu niewygodni. I trochę też do tego bym nawiązał. Czym powiedział pan o hasłach właśnie o żołnierzach wyklętych podziemiu, tym z podziemiu powojennym i trochę do tego bym nawiązał. Czym CBA według Wąsika i Kamińskiego miało być? Miało być zbrojnym ramieniem konkretnej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Tak też było w tamtym okresie, w 2006 do 2009, bo chyba w końcówce roku 2009, z tego co sobie przypominam, to pan premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska Kamińskiego po tym, jak doszło do przecieków do mediów, takiego kontrolowanego przecieku, który miał obryzgać przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. I wtedy premier Donald Tusk, pomimo że wcześniej dał ten taki nawias zaufania Kamińskiemu, pozostawiając go u sterów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale wtedy chyba szala się przelała, kiedy właśnie prawicowi dziennikarze dostali niejawne, oklauzulowane ściśle tajnie dokumenty z tej sprawy operacyjnej, było to przedmiotem publikacji. I trochę też wróciłbym do pana kariery w PiS-ie, mianowicie. Po zakończeniu służby CBA startował pan w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. I też zadałbym to pytanie właśnie, dlaczego? Co pana skłoniło do tego, żeby startować w wyborach parlamentarnych? Zadałbym też drugie pytanie, czy była to pewnego rodzaju forma nagrody za wierną służbę partii? Tak, zdecydowanie bardzo trafne pytanie. W 2010 roku, we wrześniu, odszedłem, sam złożyłem raport o odejście z CBA. Wtedy też wyjechałem do Australii i, będąc w Sydney, dostałem telefon: wracaj do Polski, będziesz posłem. Tak? Trochę byłem zaskoczony tą propozycją. Mówię, z czego to ma wynikać? Dawaj, będziesz posłem. Tak, to jest w nagrodę za to, co robiłeś w CBA, będziesz miał miejsce na listach. Wtedy też Kaczyński udostępnił mi ostatnie miejsce na liście w okręgu świętokrzyskim. Tam kandydowałem.
No, oczywiście nie przewidywałem tego, że tym posłem zostanę, bo nie miałem gwarancji, że zostanę wybranym. Ale rzeczywiście tak się stało. Już będąc posłem, też realizowałem tą kłamliwą narrację narzuconą przez Kamińskiego i Wąsika, bo chociażby kiedy udzielałem takich pisemnych wywiadów dla różnego rodzaju mediów, to autoryzacja tych tekstów odbywała się w siedzibie na Nowogrodzkiej. I też trochę tak przygotowując się do naszej rozmowy, też znalazłem tą informację, że mimo iż startował i dostał się pan do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w 2011 roku, to jednak nie przystąpił pan do partii. I też być może ponownie bym powtórzył to pytanie. Dlaczego to pierwsze moje pytanie, a drugie, czy pana byli podwładni Kamiński, Wąsik, jakoś nie próbowali? Założenie. Nie przełożeni, przepraszam, przełożeni. Nie próbowali pana jakoś nakłaniać do tego, żeby pan jednak wstąpił do PiS-u? Tak też było, panie redaktorze, nakłaniali, ale proszę przypomnieć sobie, że w 2011, praktycznie na drugi czy trzeci dzień po wyborach, to Zbigniew Ziobro odszedł z Prawa i Sprawiedliwości i werbował do swojej nowej partii właśnie osoby wywodzące się z PiS-u, tak? To przecież tam pani Kempa, Dera, Święczkowski, Barski, Jaki, to byli ci posłowie, którzy zasilali szeregi Solidarnej Polski. Pamiętam takie spotkanie w Krakowie, imprezę, którą zorganizował Duda na okoliczność dostania się do Sejmu, i wtedy w jednej restauracji w Krakowie spotkali się praktycznie wszyscy ci, którzy odeszli razem z Ziobro z PiS-u. Natomiast ja i Duda w tym PiS-ie pozostaliśmy, ale właśnie dzięki kampanii wyborczej i później tym rozgrywkom, jakie miały miejsce tuż po zakończonych wyborach i pierwsze posiedzenie Sejmu, jak zobaczyłem, w jaki sposób funkcjonuje partia, to zaciągnąłem delikatnie hamulec ręczny i nie przystąpiłem w struktury tej partii. Nawiązałbym do tego, co pan powiedział, bo właśnie to jest okres, jak pan powiedział, to jest okres, kiedy dochodzi do rozłamu, powstaje Solidarna Polska, dzisiaj suwerenna, za niedługo nie wiadomo co jeszcze. I czy nie dostawał pan właśnie sygnałów ze strony Zbigniewa Ziobry od A Solidarnej bezpośrednio dostałem propozycję, Polskiej? żeby tam przejść. Tak, przepraszam, że panu przerwałem podczas pytania. Natomiast tak, dostałem taką bezpośrednią propozycję od samego Ziobry, ponieważ znaliśmy się jeszcze tutaj z czasu CBA czy prowadzenia kampanii wyborczej, bo spotykaliśmy się i współpracowaliśmy w tym zakresie razem ze Święczkowskim, z Barskim, z wieloma politykami PiS-u. I pamiętam po tym, jak tą propozycję otrzymałem, to bodajże na drugi dzień zadzwonił do mnie Kamiński, tak, i jakby groził mi, żebym, nie daj Boże, nie podejmował decyzji o odejściu z PiS-u za Ziobro, bo będzie mi się to odbijało czkawką. Właśnie te sytuacje doprowadziły wtedy do tego, że podjąłem decyzję, żeby jednak nie uwikływać się tak mocno w te relacje z PiS-em i nie zostałem członkiem tej partii. I też trochę nawiązując do, cofając się właściwie w czasie, ale trochę nawiązując do tego, co pan powiedział. Po tym jak PiS, jeszcze nie Zjednoczona Prawica, PiS utraciło władzę w 2007 roku, niektórzy ludzie w służbach pozostali. I jak ci ludzie w służbach byli wykorzystywani, można tak by powiedzieć, w czasie, kiedy po prawej stronie sceny politycznej doszło do tego rozłamu? Czyli odczynienie Ziobry opuściło szeregi PiSu. Znaczy, na pewno ci funkcjonariusze, którzy służyli pod Kamińskim i Wąsikiem, pozostali im wierni. Ci prokuratorzy, którzy byli złowieni na wędkę przez Ziobro, pozostali wierni Ziobrze. I tutaj ten rozłam nie miał zbyt wiele wpływu na to, żeby wojsko tych dwóch panów w postaci Ziobry i Kamińskiego w jakiś sposób się skonfliktowało.
oni i tak bardzo szybko doszli do porozumienia i pomimo to, że był PiS i Solidarna Polska, to mieli jedne cele, mieli wspólne interesy i tych samych wrogów, także szli ramię w ramię. Przechodząc trochę do ostatnich wydarzeń, mianowicie niedawno podzielił się pan z opinią publiczną informacją, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pod pretekstem celów operacyjnych organizowali wyjazdy do Wiednia dla dyrektorów CBA w celu spędzenia przez nich czasu w domach publicznych. I kto i za co mógł liczyć na tego rodzaju, w dużym cudzysłowie, premię? Ci najwierniejsi, ci, którzy w sposób ślepy, bez zadawania pytań, bez wątpliwości, czy postępują dobrze, czy też źle, wykonywali polecenia Kamińskiego i Wąsika. Ci, którzy wiernie im służyli. Rzeczywiście, takie polecenie otrzymałem od Kamińskiego i Wąsika, że mam zawieźć dyrektorów Zarządu Operacyjno-Śledczego do Wiednia. I tam mam opłacać im wszystkie ich zachcianki. Wynikało to z tego, że ja jako funkcjonariusz pod przykryciem dysponowałem właśnie funduszem operacyjnym, dzięki czemu dysponowałem kartami, gotówką i takich płatności mogłem swobodnie dokonywać. Kierownictwo i dyrekcja dostępu do takich środków nie miało. To oni później te wydatki rozliczali, mówiąc kolokwialnie, klepali rozliczenia środków, które zostały sprzeniewierzone na te prywatne cele, prywatnych zachcianek cielesnych. A o to bym się dopytał, bo wyjazdy te dotyczyły dyrektorów, ale jednak zadałbym to pytanie. Czy na tego rodzaju przyjemności, w dużym cudzysłowie, mogli liczyć zwykli funkcjonariusze, którzy nie zajmowali najwyższych stanowisk w CBA? Tego nie wiem, ponieważ co do innych nie miałem kontaktu. Ja rzeczywiście wykonywałem dosyć specyficzną swoją rolę w strukturach tej służby. Dużej części funkcjonariuszy też nie znałem, kiedy pracowałem w tym biurze. Natomiast ten przykład i ta sytuacja jest na tyle dużej wagi, że po pierwsze wydatkowano niemałe pieniądze, co jestem przekonany za jakiś czas będzie przedmiotem badania prokuratury, ale też dotyczyło ludzi, którzy co by nie było, piastowali najwyższe stanowiska w tej służbie. I też do tego tylko bym nawiązał, czy wyjazdy właśnie do domów publicznych, tak jak pan powiedział w programie dla superwizjera, czy wyjazdy do domów publicznych były jedyną formą nagradzania najbardziej wiernych funkcjonariuszy CBA? No nie, bo odbywały się imprezy, tak, które też były pokrywane ze środków operacyjnych. Macie Państwo, dziennikarze, dostęp do zdjęć suto zastawionych stołów. No, było to kupowane z pieniędzy publicznych i też tak rozliczane. Zadałbym to jeszcze takie pytanie, czy w zamian za takie imprezy, wyjazdy do domów publicznych i nie tylko, czy w zamian za tego rodzaju premię Kamiński i Wąsik od funkcjonariuszy oczekiwali czegoś w zamian? No, oni od tych funkcjonariuszy dostawali wszystko, ponieważ sprawy, w których ci funkcjonariusze Znaczy, ja mam tu na uczestniczyli. myśli, przepraszam, że przerwę, bo bym doprecyzował, czy mam tu na myśli, czy traktowali, ujmę to trochę takim językiem biznesowym, tak bym to ujął, czy traktowali to jako rodzaj, nazwę to tak, rodzaj, no, tak jak się zaciąga kredyt, to czy zaciąga kredyt w banku, to przychodzi klient. Chcę zasiągnąć kredyt i po prostu, że przysługa za przysługę w ten sposób. No okej, okay, tylko że w drugą stronę, bo pierwszy przysługa została wykonana, a później została wynagrodzona, bo ten wyjazd do Wiednia rzeczywiście odbył się w końcówce roku 2009 i po powrocie z Wiednia bodajże kilka dni Kamiński został z Wąsikiem, z Bejdą ze służby odwołani, ale zdążyli te wydatki jeszcze
tak jak powiedziałem, klepnąć i rozliczyć. I jeżeli o to chodzi, powiedział pan, że czy i w jakim zakresie media, które przez okres rządów Zjednoczonej Prawicy wspierały dotychczas rządzący obóz, współpracowały również z CBA? No, bardzo blisko, ponieważ to ci panowie mieli totalnie skrócone i bliskie relacje z Sakiewiczem, Kanią, Anitą Gargas czy Katarzyną Hejkę. Wielokrotnie brałem udział, już panu redaktorowi powiem, w roku 2010 w wielu spotkaniach, gdzie poruszano tematy, które były niejawne, oklauzulowane, wprost wychodzące z teczek CBA, ale też były przekazywane w formie fotokopii tym dziennikarzom takie materiały. A w jaki sposób media te, w jaki sposób materiały te potem były Pisali artykuły na wysłane? ten temat. Pisały artykuły na ten temat, tak? I przypominam sobie, w internecie wyczytałem wypowiedź chociażby Cezarego Gmyza, bodajże był to sąd w Szczecinie, w którym mówi, skąd miał dostęp do niejawnych materiałów CBA. Sam przyznał się do tego, że te materiały przekazali mu funkcjonariusze CBA. Zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, nie wskazał nazwisk tych funkcjonariuszy. No dziś ja mogę powiedzieć prokuraturze, którzy to byli funkcjonariusze i w jakich okolicznościach przekazywali chociażby Gmyzowi materiały, bo sam w tym uczestniczyłem. Oczywiście nie uczestniczyłem zapewne we wszystkich tego typu okolicznościach, gdzie te materiały były przekazywane, bo to byłoby wręcz niemożliwe, ale do tych okoliczności, w których osobiście brałem udział, no, złożyłem zawiadomienie do protokołu w prokuraturze rejonowej w Olsztynie, w węższym zakresie wskazując, że poddaję się do dyspozycji prokuratury, która w związku z podległością miejscową popełnienia przestępstwa tą sprawę będzie prowadzić i jestem do dyspozycji prokuratury, aby uszczegóławiać wszystkie te okoliczności, by prokuratura mogła zebrać porządny materiał dowodowy. A jakim środowiskom powiedział pan, że dziennikarzom, mediom związanym z Zjednoczoną Prawicą? Ja rozszerzyłbym trochę ten wątek, ale wykluczyłbym z tego pytania media. Jakim środowiskom związanym ze Zjednoczoną Prawicą funkcjonariusze CBA również przekazywali tajne informacje? Mam tu na myśli na przykład ONR. Tego nie wiem, tak? Ja też nie będę kreował się na człowieka, który jest człowiekiem orkiestrą, ponieważ będę wypadał niewiarygodnie. O takich sytuacjach, żeby gdzieś organizacjom skrajnie prawicowym funkcjonariusze CBA przekazywali jakieś niejawne informacje, o tym nie wiem, tak? I aby móc skorzystać ze statusu świadka koronnego, na pewno będę mówił całą prawdę. O tym wszystkim, w czym uczestniczyłem, natomiast no, nie będę koloryzował i historii wymyślał, no bo byłoby to wyssane z palca. A trochę wróciłbym jeszcze do pana kariery w PiS-ie. Z tego co wiem, zrezygnował pan z mandatu, jeżeli dobrze pamiętam. Zrezygnował pan z Tak. mandatu w PiS-ie, do PiS-u pan nie wstąpił. I właśnie w którym momencie pan stwierdził, że jednak PiS to nie jest to, gdzieś w którymś momencie, krótko mówiąc, trzeba się zatrzymać i do tej polityki wydaniu PiS-u nie iść bardziej do przodu, tylko gdzieś, jak pan w czasie naszej rozmowy ujął, zaciągnąć hamulec ręczny. Moje życie bardzo mocno się zmieniło. Przede wszystkim było to związane z żoną, z dziećmi i wtedy też to był 2000, panie redaktorze, niech sobie dobrze przypomnę, 14 rok i była taka dosyć duża wewnętrzna walka w PiS-ie o wpływy. Ja też stałem się
obiektem ataków, ponieważ słońce nad CBA i nad służbami specjalnymi mogło świecić tylko jedno. I wyglądało to w ten sposób, że Kamiński z Wąsikiem sugerowali mi, abym nie występował tak często w mediach i nie zabierał głosu, ponieważ im to szkodzi, tak? Ponieważ ja wtedy jakby przez tą swoją popularność medialną ich przeskakiwałem, co budziło w nich kompleksy i złość. Wtedy też pojawiło się kilka artykułów na mój temat nieprawdziwych. PiS wykluczył mnie z klubu parlamentarnego, chociaż 90% posłów stanęła wtedy w mojej obronie. Natomiast decyzją Kaczyńskiego i Kamińskiego zostałem z tego klubu wykluczony i powiedziałem, nie, to chyba szkoda czasu na to, żebym z nimi miał cokolwiek wspólnego i doszedłem do wniosku, że poświęcę się rodzinie. Biorąc pod uwagę, jak przez ostatnie 8 lat i nie tylko, jak partia PiS jest zarządzana przez Kaczyńskiego, to trochę nawiązałbym do tego, że do faktu, że ubiega się pan o status świadka koronnego, ale mianowicie, jak pan sądzi, jak dużo świadków koronnych nagle może się pojawić z samego PiSu, którzy będą chcieli powiedzieć, jak faktycznie Jarosław Kaczyński rządził Polską i też zarządzał partią, jaką miał wiedzę o wielu rzeczach? Na pewno dziś obecna władza musiałaby stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby pojawiło się więcej osób takich jak ja, które chcą mówić prawdę. Zarówno funkcjonariuszy z CBA, czy dzisiaj chociażby kwestie SOP-u, dawnego BOR-u i tych wydarzeń, jakie miały miejsce w Pałacu Prezydenckim. No, są ci ludzie świadkami wielu sytuacji, do których nie powinno dochodzić i są naruszane obowiązujące przepisy prawa, ale proszę pamiętać, że ci ludzie się boją. Boją się o siebie, boją się o rodziny, boją się o pracę, żeby móc utrzymać swoje dzieciaki i żony. Dlatego też no, gwarancja stworzenia takiego bezpiecznego wentyla dla wszystkich tych, którzy chcą mówić prawdę, zdecydowanie musi być stworzony. Przecież Wąsik, przepraszam, po wyjściu z więzienia, no, pierwsze co zrobił, to zaczął odgrażać, że będzie rozliczał wszystkich tych, którzy nacisnęli mu na odcisk. I nawiązałbym do tego, co pan powiedział, mianowicie, że należy stworzyć warunki do tego, że ludzie, którzy się obawiają z pewnych przyczyn osobistych, nie osobistych i nie tylko, żeby należy stworzyć dla nich warunki, żeby mieli odwagę powiedzieć o tym, o czym wiedzą. I jak pan sądzi, czy obecna koalicja rządząca stworzy takie warunki? Myślę, że tak. No, chociażby twarda postawa obecnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Bodnara pokazuje, że jednak zmierzają w tym kierunku, chociażby żeby prokuratura była obiektywna, niezależna, żeby te postępowania, które były hamowane albo kompletnie były zamiatane pod dywan, no, chociażby wręczenie korzyści majątkowej Kaczyńskiemu przyjął 50 tysięcy. No, nie, dla mnie to jest sytuacja niewyobrażalna. Zwykły Kowalski dawno wylądowałby w więzieniu, no a co najłagodniej, na pewno by został skazany i jakiś wyrok w zawieszeniu. A tutaj kompletnie nic się nie dzieje. Nie ma żadnych czynności, żeby tak haniebne postawy i zachowania rozliczyć. Chociażby Pegasus, panie redaktorze, no, to jest sytuacja dla mnie też kuriozalna, ponieważ funkcjonariusze działający pod przykryciem, tak jak ja w latach 2006-2010 pracowałem w CBA, nie różnią się niczym od Pegasusa. Zarówno ci funkcjonariusze, jak i Pegasus byli tymi mocno ingerującymi narzędziami
w czyjeś prywatne życie i funkcjonowanie, po to, aby zbierać wiedzę i informacje na temat osób niewygodnych dla PiS-u. I trochę bym nawiązał do swojego poprzedniego pytania, to znaczy, biorąc pod uwagę, że po 2007 roku niektórzy ludzie związani z PiS-em w służbach, mimo przejęcia rządów przez koalicyjny rząd PO-PSL, niektórzy ludzie w służbach pozostali, to zadałbym takie pytanie. Co, biorąc pod uwagę Pana wiedzę na temat działań służb, co w Pana ocenie obecna władza powinna zrobić z CBA, żeby to środowisko oczyścić z ludzi powiązanych z PiS-em i jak Pan sądzi, czy jest to możliwe? Nie jest to możliwe, bo są zbyt głęboko ci funkcjonariusze zakorzenieni. Tak naprawdę wymiana 3/4 kadr w tej służbie tak naprawdę prowadzi do tego, aby tą służbę rozwiązać, a całe zaplecze, które tam się znajduje, po prostu przekazać do służb, które od wielu lat zajmowały się między innymi też zwalczaniem korupcji, bo dzisiaj takie górnolotne zdania mówiące, że Kamiński z Wąsikiem stworzyli służbę antykorupcyjną, która wypalała rozgrzanym żelazem korupcję w Polsce, no to ja bym zadał pytanie, niech wskażą chociaż jedną sprawę, która po pierwsze zakończyła się sukcesem, nie blamażem, nie miała na celu tylko opluwanie, obryzgiwanie oponentów politycznych, ale rzeczywiście sukces wskazujący na to, że ta korupcja naprawdę w przestrzeni publicznej była zwalczana. Ja osobiście nie znam takiej sprawy. I trochę jeszcze nawiązałbym do sprawy Kamińskiego i Wąsika. Jak pan sądzi, czy po ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta Kaczyńskiemu uda się zbudować kolejny mit założycielski, zwłaszcza, że w przestrzeni medialnej już się pojawia Wąsik, jak wyszedł z więzienia, to powiedział, że modlił się i wtedy przyszedł do niego cudownie policjant, który powiedział, jest pan wolny, więc można powiedzieć, że już taka strefa może nie tyle mitu, ale strefa mistycyzmu, to jest lepsze słowo, mistycyzmu już się pojawia, więc właśnie zadałbym to pytanie, biorąc pod uwagę tą strefę mistycyzmu i jak pan sądzi, czy uda się zbudować Kaczyńskiemu kolejny mit założycielski na miarę mitu smoleńskiego? Gdyby ci panowie pozostali za kratami, pewnie tak, bo mieliby gdzie spacerować co miesiąc albo co tydzień. Tak? Także tutaj byłaby ta legenda takich uciemiężonych panów podsysana i podkręcana, i wszyscy ci fanatycy PiS-u, którzy tam z flagami stali pod murami tych dwóch zakładów karnych, no ślepo by w to wierzyli. Ale biorąc pod uwagę, że była to garstka ludzi, nie było ich tam zbyt wiele, no świadczy o tym, że ludzie już są tym zmęczeni. Rzeczywiście ten taki mit katastrofy smoleńskiej to całkiem nieźle Kaczyńskiemu wyszło, no ale na skórze Kamińskiego i Wąsika daleko nie zajedzie, bo należy pamiętać o tym, że tym panom szykują się kolejne postępowania prokuratorskie i Duda nie będzie miał tutaj zbyt wielkiego pola do popisu, kiedy prokurator wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego w postaci aresztu. Tu ułaskawienia nie będzie, bo jeżeli po wyjściu z zakładu karnego panowie się odgrażają, że będą się mścić na wszystkich tych, którzy stanęli im na odcisk, no to jeżeli mamy do czynienia chociażby ze mną, osobą, która mówi prawdę i chce składać zeznania na protokół, no to uważam, że ci panowie powinni trafić za kraty, aby w postępowaniu nie mataczyć, nie naciskać na świadków, nie grozić im i powinni pozostać wtedy w odosobnieniu. Trochę do tego, co pan powiedział, jeszcze bym nawiązał, biorąc pod uwagę, że właśnie Wąsik z Kamińskim już się odgrażają, że ludziom, którzy będą chcieli mówić o nich prawdę i tylko prawdę. Biorąc pod uwagę, że do władzy populiści zawsze mogą dojść, to jak pan sądzi i też działania populistów, że zawsze na kogoś paragraf znajdą?
Dajcie mi człowieka, jak paragraf znajdę. To właśnie. Ale przepraszam, to powiedzenie też ma w 100% odzwierciedlenie w przeszłości, w życiu, w tym, co uczestniczyłem. Dajcie mi człowieka, a paragraf na niego znajdziemy, a jak nie, to dopiszemy, co trzeba, i ten paragraf się doklepie. To właśnie nie to, co chcę powiedzieć. To jak pan sądzi, czy po ewentualnym gościu, czy to Zjednoczonej Prawicy, czy dajmy na to Konfederacji, czy jakiegokolwiek innego politycznego ugrupowania, nie obawia się pan, że może właśnie dojść do odwetu w wyniku rozliczeń polityków Zjednoczonej Prawicy, między innymi Wąsika i Kamińskiego, odwetu z ich strony za to, że na ich temat się mówiło właśnie prawdę i zeznawało pod przysięgą? Czy ja jestem człowiekiem dużej wiary i obserwując polskie społeczeństwo, przede wszystkim kobiety w Polsce, które to swoimi głosami PiS odsunęło od władzy, nie sądzę, aby Kamiński z Wąsikiem za te 4 lata do władzy wrócili, ponieważ Polacy chcą żyć po europejsku, nie chcą być zaściankowym państwem, nie chcą tylko i wyłącznie klęczeć w kościołach i obdarowywać swoimi pieniędzmi księży, tylko chcą żyć, chcą funkcjonować, chcą z tego życia czerpać. Natomiast takie mity i bajki, jakie opowiadał PiS przez ostatnie lata, to ludzi, mam wrażenie, zmęczyło. Oceniając ja osobiście polską scenę polityczną, dzisiaj te wszystkie kwestie, o których w kampanii wyborczej, a śledziłem ją bardzo uważnie, mówił Donald Tusk, kwestie gospodarcze, kwestie związane z rozwojem młodych ludzi. Ja mam 4 dzieci. Panie redaktorze, ja nie wyobrażam sobie, żeby jakiś stary dziad z kotem mówił mojej córce, jak ma żyć, rodzić i funkcjonować, jak ma budować swoją przyszłość. Biorąc pod uwagę to, co pan robił w czasie służby w CBA, jak pan z perspektywy czasu, trochę nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, jak pan z perspektywy czasu ocenia swoje działania? No nie były to działania bohaterskie i chwalebne. Biję się w piersi, że jest mi dzisiaj za to wstyd, ale mam w sobie na tyle odwagi, aby o tym powiedzieć wprost i przyszedł czas, żeby to posprzątać. Po prostu. Kilkukrotnie przepraszałem osoby, z którymi się zetknąłem podczas tych działań operacyjnych, te osoby, które przez CBA zostały skrzywdzone. Wiem, że ciężko jest powiedzieć wybaczamy, bo te zadry i boleść w sercu pozostaje. Jeżeli tego wybaczenia w stosunku do mnie nie będzie, zrozumiem to. Natomiast zasługują te osoby na to, aby rzeczywiście zmienić tą sytuację, bo jeżeli Duda przytula przestępców i wita się jak no, najlepszy kumpel z najlepszymi kumplami, bo tak rzeczywiście w tych relacjach jest, to Duda nawet nie miał odwagi przeprosić tych, którzy ucierpieli poprzez nielegalne działania CBA. Już nie mówię o rodzinie Andrzeja Lepera. Ja przed gabinetem ministra Lepera w Ministerstwie Rolnictwa stałem, kiedy pieniądze były przekazywane i tam żadne pieniądze nie dotarły. Z tego, co kojarzę, to dokumenty związane z odrolnieniem tej działki na Mazurach, co do której sfałszowano dokumentację i za co Wąsik z Kamińskim zostali skazani, też w ministerstwie nie dotarły do Lepera, a dotarły do ministra Kowalczyka. Jeżeli mylę fakty, to proszę mi wybaczyć, ale to minęło kilka lat, ale z tego, co sobie przypominam, to właśnie trafiło na biurko ministra PiSu Kowalczyka, a nie do Lepera. Nikt o tym nie mówi. Tak wszyscy tylko krzyczeli, Leper łapówkarz miał odraniać ziemię za pieniądze. No i jak łatwo obrzucić błotem człowieka, który nigdy nie otarł się o te dokumenty, nie otarł się pieniądze, ale co najlepsze, jeżeli panowie, którzy powoływali się w tej sprawie na wpływy, tak, i mówili, że są w stanie wszystko odrolnić, nigdy CBA nie zarejestrowało rozmowy pomiędzy tymi panami z Andrzejem Leperem. Ani telefonicznej, ani bezpośredniej.
Nie ma takiej rozmowy. Ja o to bym się zapytał, bo to jest ciekawe, co pan powiedział. Nigdy nie zarejestrowano żadnej rozmowy między żadnej rozmowy lepera. Mimo to udało się wmówić społeczeństwu, że leper to łapówkarz. Jeszcze później trochę nawiązałbym też do tego, co powiedziałem. Mianowicie udało się też w sporej części, a właściwie całemu elektoratowi Zjednoczonej Prawicy wmówić, że pod Smoleńskim doszło do zamachu, mimo że dowodów też nie ma. No ale mamy wydane miliony pieniędzy na Komisję Smoleńską. Macierewicz ma się świetnie. 8 lat rządów PiS. Przecież to oni przed 2015 chodziłem w tych marszach smoleńskich i słyszałem, co mówili. Sprowadzimy wrak, będziemy mieli dokumenty, w końcu poznamy prawdę, rozliczymy tych, którzy zabili prezydenta. No i co? I 8 lat? I nic nie zrobili. Ludzie z tej Komisji Smoleńskiej, cywile czy niezwiązani z polityką, jak szybko weszli, tak szybko stamtąd pouciekali, a Macierewicz ma się świetnie. Po prostu, no jest. I pytanie, które chciałbym zadać. Co w Pana ocenie to świadczy o nas jako społeczeństwie, że tak 1/3 społeczeństwa bez dowodów potrafi uwierzyć, no, krótko mówiąc, w teorie spiskowe? No, akurat przedstawiciele PiS-u są mistrzami w teoriach spiskowych. Niestety część społeczeństwa jest bardzo wierna i bierze te wszystkie historie za pewnik. Uczestniczyłem w spotkaniach klubów Gazety Polskiej, uczestniczyłem w spotkaniach Macierewicza i widziałem, w jaki sposób bezrefleksyjny ludzie przychodzący na te spotkania wierzyli w dyrdymały, które były im wciskane. Tylko o to też bym się zapytał, czy żadnej refleksji nawet nie ma wśród ludzi. Nie pytam się o elektorat teraz, pytam się o środowiska wspierające PiS, o kluby Gazety Polskiej, tak jak o których pan wspomniał, czy nawet o ludzi, którzy są One będą ludzie. zabetonowane, one będą zabetonowane, tam się nic nie zmieni, to jest ten twardy To, elektorat. co chcę się powiedzieć, czy nawet wśród nich, mimo że na wiele spraw nie ma, tak jak powiedziałem, nie ma dowodów, to czy nawet wśród nich nie ma żadnej, może nie refleksji, żadnej wątpliwości? Nie, tam nie ma żadnej wątpliwości. Tam się ślepo wierzy w to, co im się wmawia. I w ten sposób funkcjonują, i w ten sposób postępują. Rodziny Radia Maryja, Solidarni 2010, kluby Gazety Polskiej. No jest to ten najbardziej zatwardziały elektorat PiS-u, któremu nawet jeżeli pokazać by prawdziwe dowody, że rzeczy, które im są wciskane, są kłamstwami, to i tak dalej będą powtarzali to, co im będą wmawiać politycy PiS-u. Niestety tam to tak funkcjonuje, ale całe szczęście większość naszego społeczeństwa jest refleksyjna i w tych ostatnich wyborach odsunęła PiS od władzy poprzez to, że Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Partia Szymona Hołowni potrafili się solidaryzować i stworzyć koalicję, no, która odsunęła PiS od władzy. I tu należy przyklasnąć. Panie redaktorze, starsze moje dzieci wchodzą w wiek nastolatków. Młodsze jeszcze mają całe życie przed sobą. No, nie wyobrażam sobie, żebyśmy żyli w państwie, tak jak powiedziałem to wcześniej, które będzie narzucało styl życia młodym ludziom. Demokracja ma to do siebie, że ci ludzie mogą sami sobie wybrać, czy chcą być członkami skrajnych organizacji prawicowych, czy chcą w sposób szczęśliwy, uśmiechnięty żyć i funkcjonować w przestrzeni ogólnoeuropejskiej czy światowej. Kiedy przez pół roku mieszkałem w Sydney, państwo bardzo multikulturowe, i ludzie potrafią być uśmiechnięci, potrafią być w stosunku do siebie życzliwi. Nie ma, ja bynajmniej się nie spotkałem z jakimiś skrajnymi zachowaniami ze względu na poglądy, na
na kwestie rasowe. Ludzie po prostu są w stosunku do siebie życzliwi. I takiej Polski ja osobiście bym sobie życzył. I rzeczywiście też zmiana, jaką ja przeszedłem od momentu, kiedy byłem w CBA, czy byłem posłem PiS-u, ona wynika z tego, że założyłem rodzinę i że jakby moja perspektywa i refleksje, obserwując, jak dzieciaki rosną, jak z żoną każdego dnia muszę organizować im życie szkolne, domowe, gdzie musimy być bardzo mocno logistycznie przygotowani do tego, żeby to wszystko no, szło w dobrym kierunku. Czasami się zastanawiam, mówię, dzieciaki chyba na stypendium do Stanów za ocean, tak, żeby po prostu to polskie bagno mocno nie, żebyście nie wdeptywali. Aczkolwiek życzyłbym sobie, żeby normalność zagościła na polskich ulicach, bo no, po prostu. Powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeżeli chodzi o tą normalność, tylko czy w tak spolaryzowanym kraju, mocno spolaryzowanym społecznie i też politycznie, i z taką partią, jaką jest PiS, nawet w opozycji PiS jest dość silny, po co by nie mówić, jak się popatrzy na wyniki wyborów, wystarczy wejść na stronę PKW. Ponad 30% ludzi na nich, którzy wzięli udział w wyborach, zagłosowali. Jak się przełoży to tak na liczbę wyborców, co jak dobrze pamiętam dane z PKW, to tak ponad 7 miliona osób zagłosowało na PiS. PiS był pierwszy na mecie. Jeżeli chodzi o opozycję, opozycja, nie oszukujmy się, wygrała tylko dlatego, ponieważ no, wyborców opozycji Dobra, koalicja. jest więcej. I jeżeli chodzi o normalność, czy właśnie przy tak zradykalizowanych wyborcach partii, byłej już partii rządzącej, ta Tak. normalność jest możliwa? Jeżeli PiS poszedł w kierunku rozdawnictwa 500+ i innych programów socjalnych, gdzie tak naprawdę nie dawał wędkę, aby tą rybę złowić, tylko rozdawał ryby i ludzie korzystali z tego pełnymi garściami, to nie było najlepsze rozwiązanie. Ja uważam, że ta polaryzacja mogłaby się zmienić, chociaż nie jestem ekspertem gospodarczym, nie chciałbym się tak ostro wypowiadać. Na pewno będzie ona się rozłoży, kiedy ludziom będzie się lżej żyło. A jak będzie się lżej żyło, to wtedy nie będą tak skrajnie dawać się manipulować i tak skrajnie stawać po jednej czy po drugiej stronie, tylko po prostu no, będą patrzyli na koniec swojego nosa, na swoje małe ojczyzny, jakimi są ich domy. I chyba lepiej jest czas spędzić z rodziną i z dziećmi, niż chodzić na marsze pod Pałac Prezydencki z katedry. I na sam już koniec, bo jeszcze nawiązałbym do tych organizacji skrajnie prawicowych, o których pan wspomniał, Solidarni 2010, Kluby Gazety Polskiej, chociaż o nie wcześniej się pytałem, ale jeszcze zadałbym to pytanie. Mianowicie, w jakim zakresie te organizacje współpracowały z funkcjonariuszami CBA? No, w taki sposób, że duża część tych znaczących funkcjonariuszy CBA w sposób bezpośredni znała się z dziennikarzami Gazety Polskiej, była zapraszana na spotkania i poza moim uczestnictwem w tych relacjach na pewno było wiele takich, w których ja nie uczestniczyłem, ponieważ te relacje były bardzo, bardzo zaciśnięte. Ja wielokrotnie brałem udział w spotkaniach Wąsika, jego żony Romy, czy Katarzyny Hejke, Doroty Kani, gdzie były to spotkania towarzyskie, ale w dużej mierze poświęcone sprawom związanym z funkcjonowaniem CBA czy polityką. A jeszcze o to bym się zapytał i powiedział pan, że uczestniczył, a jaki był pan, pana rola w tych spotkaniach?
no, towarzyska, tak? Byłem po prostu znajomym tego środowiska, ale dostawałem bezpośrednie polecenie od Wąsika i Kamińskiego, aby tym dziennikarzom pewnego rodzaju informacje istotne z punktu widzenia pisania przez nich artykułów dotyczących spraw prowadzonych przez CBA, żeby im przekazywać. Bardzo dziękuję za rozmowę.